Dzień dobry. O, cześć. Wiewiórki dokarmiasz? Ptaszki? Nie tylko. Owady? Ale ty mnie nie filmuj, ja nie chcę. A dlaczego? A ja nie chcę. Po co mi to? Ja jestem tutaj, wiesz, artystką. Zdjęcia robić, to trzeba po jedzeniu przynieść. No chodź. No masz. Wiesz co, najgorzej to mnie właśnie denerwują takie palanty, co przychodzą, tylko i zdjęcia robią, a nic nie przyniosą do jedzenia. Coś nerwowa Ela jest, znaczy ta Hania jesteś. Ja nie jestem nerwowa, tylko wiesz co, ludzie są tak denni, że to ręce opadają. No, no i co widzimy? Maksimum przyjemności, zero obowiązków. Ile masz dzieci? A co to ma do rzeczy? A ile masz dzieci? A co to ciebie obchodzi? A widzisz. No. Jak mi powiesz, że miałaś piątkę albo więcej, no to, no to przyznam ci, że jesteś obowiązkowa. Słuchaj, ale ten... A co to ma, wiesz, no to trudno, żeby jeszcze dzieci spłodzić i nie mieć obowiązków. No bez przesady. No, znam takich, co przyjdą tylko wiewiórki karmią, a dzieci nie chcą, bo to kłopot. No to niech nie mają. To jest proste rozwiązanie. Ale tam nie widzę takich. A to widzę takich, wiesz. To nie zmienia się od świtu do nocy. A co ty tam filmujesz, tak? Sikorki. A co to twoje prywatne? No na szczęście nie. Ani moje, ani twoje. Jestem w miejscu publicznym i mogę filmować. Że chyba nawyki Sendeckiego przejąłeś. Ten też nic nie robił, tylko wszystko filmował. Ciekawe do czego.
Kadruje pan tego? Nie. Mandarynkę? Mandaryna? Tak. Wow. A czy może pan, bo jak pan śledzi, czy one teraz już mają te jajka, czy nie? Już. Gdzie? W gniazda. A gdzie? Widział pan gdzieś? W suwarach, tak. Gdzie? Nie mogę powiedzieć. O i dlaczego? No, nie wolno podbierać jaj. Ja nie wiem, nawet. No ale tak każdy mówi, że nie ubek. Nie wolno przyrody niszczyć. A jak w suwarach, tu w łazienkach? Tak. Na górze też mają? Też. A może nam na przykład pan pokazać, jak, które drzewo ma? Czy też nie? Pan jest... Wie pani, gdzie jest samiec pawia? Nie, też nie. Tam, gdzie kwitną magnolie, w tamtym kierunku. Jak? Samiec pawia? W stronę palmiarni. Znaczy pod Belwederem, wiem, gdzie nie, nie, nie. Tutaj tak po skosie, jakby pani poszła. No za tą oranżerią starą? Tam gdzie pies pogrzebany gdzieś? Tak, tak, tak. I co tam jest? Jest paw, samiec, piękny, ubarwiony, z nieobciętymi piórami, tylko z pięknym bukietem. Łazi. Nawołuje do samiczek. Aha. Są gniazda samiczek? Mandarynek. Na ziemi? No, po drodze jest wysypisko wiewiórek rudych naszych polskich. Tak. Za 30 sztuk tam gania. I te gniazda widać. Widać. Dzień. To trzeba się przyjrzeć. Bo mi jeden ekolog mówił, nie wiem czy to prawda, bo też tu pani naopowiadałam. Kiedyś jak był ten strajk rolników, to tam właśnie z nimi przychodziło. Pani chora, że w maseczce? No tak, bo pani po szczepieniu. Po szczepieniu jestem. Który dzień? Dzisiaj. Zerowy. Dzisiaj. I tak sobie opowiadamy. No i tak się to... A pani już po szczepieniu. I ten ekolog mi opowiadał, że one gdzieś wysoko te gniazda są i że one spadają, to prawda? Że wyłażą... No zdarza się, tak jak parę dni temu wichura była. To i drzew tutaj połamało w parku. I że się zsuwają po tej korze, to prawda? Tak. No, to dobrze mi opowiadała. A pan jeszcze powie, a taka była kaczka, ta Karolinka, to ona jeszcze jest? Jedna była? Jaka, jaka? Karolinka. Też kolorowa, taka trochę podobna do... Ona ma taka, jak Napoleon ma taką zieloną czapkę i ma czerwone oczy, no ona taka jak mandarynki, ona była jedna, jedyna... No tam dalej pływała, jak odpływ jeziorki jeszcze pływa. Jeszcze jest? Tak. Bo to kilka lat temu wtedy. Nie, w tym roku też była. I bez pary jakaś.
Ojej. A te wiewiórki, no, dziękujemy. Tutaj po skosie, nie pierwsza, tylko ale druga alejka. Na ziemi młode? I młode, i stare, na, stado na ziemi, kilkanaście tam jeszcze na górze czeka na swoją kolejkę na orzechy, bo tam znajoma przyniosła orzechów. O matko, to idziemy zobaczyć. No to miłego dnia. Tam dalej samicki padli. To padli? Tak. One są tam, gdzie teatr na wodzie. Aha. To na amfiteatrze tam jest. Ale to, co pan mówił, że jeden papi kilka samiczek, tak jest, tak? Tutaj tak, ale tutaj ale mają... Ale generalnie są parowo, czy...? Nie, nie, więcej nie, jest samców. Karem. Samców jest więcej. O, ale mają poprzecinane pióra te na wyspie, a tamten jest z pięknym pióropuszem. A mi się wydawało, że tak prawie ktoś mi mówił, że lisy wyjadły i że ich tak jest bardzo mniej teraz. Nieprawda. Nie. Nie. No dobrze, mi się to wszystko odradza. A jeszcze pana spytam, a ile może być tych mandarynek tak tu? Tutaj w łazienkach czy w ogóle? No w łazienkach. To się strasznie mnożą, nie? Nie, ze 30 sztuk w tej chwili. No w parku ujazdowskim jeszcze są, w lasach hojnowskich no tak, jest bardzo dużo. Wiem, że tam są, tak, tak. Tak jak w Zalesie Górne. Czy... No w Skaryszewskim też tam trochę, ale... No to do zobaczenia, dziękujemy. Miłego dnia.